Siemano, z tej strony koledzy z Hefesa i w tym odcinku jedziemy, nie wytrzymujemy, że komendę nam tu postawili, nie da się tu żyć, policja codziennie tu jeździ i nas już denerwuje. Sprzedaliśmy, jeszcze nie sprzedaliśmy tego domu. Na sprzedaż moją gospodarkę. Sprzedaliśmy ten sklep. Tego domu tutaj po prawej nie sprzedaliśmy jeszcze właśnie. Nie. Tu w prawo! Ale żeś pojechał. Faktycznie. Dobra, to tamtędy pojedziemy. A nie, tamtędy się nie przejedzie. Cofaj. No nie kieruj teraz. No cofaj. Uważaj, żebyś mi w mana nie wjechał. Przydupić coś, czy nie? Mm-mm. A jak ty tu wykręcisz w ogóle? Uważaj, uważaj, bo płot. Czy. Pokaż, jak to wygląda. No patrz, no zaraz wjedziesz tutaj w ten płot. No ten! Czekaj. Daj, może ja wycofam. Nie, bo ja ten. Jest już dobrze. Bo ja zdawałem to prawo jazdy. Mana, żebym nie przywalił. Oj, no właśnie. Dobra, to ja może się wycofam nim trochę. No, oj. Czekaj, o, dobra. Możesz cofać. Nie. Co, weź nim tam odjedź. Czekaj, bo się zaciął tu. Ale żeś zrobił. Cofnij tam trochę. Chyba jeszcze musisz. No. Dobra. Dobra. Bo ja... Jest wszystko dobrze? No właśnie, ze mną nie. O kurde. To gdzie reszta maszyn? Co tu się dzieje? Czy ty tylko tyle załadował? Nie, tamtą resztę dowiozłem już dawno. Wcześniej przecież ty żeś spał, to ja pojechałem dwa razy jeszcze. No jak welownicę przestawisz? Nie wiem. Na razie stoi tak, ona jest dobrze, się trzyma. Nie, musiałaby cofnąć, zobacz, tu ruszysz, bo nóżka tu... Tu stoi. Czekaj, popcham ją trochę może. Czekaj. Ja tymi bronami tu przejadę. Zaraz mi pomożesz. Już wszystko z gospodarki przywiozłem. A ty żeś spał. Czekaj, te brony niech tu jadą. I wepchniemy to. No, faj. Co ty z tymi bronami robisz? Poczekaj, bo żeśmy brony postawili teraz. To chyba tak nie działa. Czekaj, bo coś tu się dzieje złego. Dobra, ja sobie poradzę, czekaj. No. Ty tam jedź, ja sobie poradzę. Mam jechać? No jedź. Nie jadę. Dlaczego? No, poczekam na ciebie. Dobra, jedź. Ja sobie poradzę. Dobra. Ja zaraz się dogonię. Muszę to po prostu przepchać trochę. Ja już tam wyjadę się z widzami, pożegnam. Czekaj! O, i sobie poradziłem. Już? No, jedziesz. Dobra. Ja nawet nie patrzę na tą swoją lawetę, bo... mi się płakać chce, jak ty jeździsz. No to nie jest moja laweta, to jest wypożyczana. Co zrobiłeś? Tak samo jak i mam. Żebym tu coś przyhamował mocno.
Mana to ja takiego samego miałem. No miałeś, więc umiesz się nim obsługiwać. No właśnie. A ja tak nie za bardzo. Stój tam! Czekaj na mnie! Uważaj, bo tu pamiętasz, co w manie mi szyba pękła? To przez to drzewo. Gdzie? A, tam takie omijałeś je, no. Stój! Czekaj na mnie, włącz awaryjnie. Oj, 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 w tym manie. Kurka wolno. Jeździsz, ten idiota nie umie. Co tutaj tak pryka w tym manie? Co robi? Pryka! Oj, oj, oj! Prawie bym w to drzewo wjechał. No jedziesz. Ten pomoc. Dobra, no to pod przyciskiem. No, widzę. Dobra, widzimy się za dokładnie 3 godziny i 52 minuty, jak dojedziemy na jakąś tam dąbrówkę. No, bo tam żeśmy kupili dom. No, znaczy jeszcze nie kupili, jedziemy podpisać umowę. Znaczy, nie, przelew już da. Dobra, nieważne. Widzimy się już, no widzimy się na dąbrówce. Także tak, jesteśmy już po... No jesteśmy na tym, na jakichś sandomorskich okolicach. Ja gadałem, że Dąbrownice, ale mi się coś tam powaliło. Dojechaliśmy na Dąbrownicę, a on mówi, że na Sandomierskie mieliśmy jechać. I my już żeśmy tutaj dawno. Tam chyba. Dawno żeśmy już przyjechali, 3 dni temu jakoś. No. Ale jeszcze nie poukładaliśmy wszystkiego. A tak, ja to zrobię szybkie przejście po gospie. Braus, Manitu. Tutaj nie otwieraj tej szopy po lewej, bo tam się coś zacięło. Czy której takiego. Tej? Tu nie otwieraj tego, nie. Czemu? No, nie otwieraj. Mówię ci. Okej. Okay. Bo tam zderzam. Okay, Puma, Massey Ferguson, Ursus, Lavetta. No to ja wam pokażę, nie będę mówił, widzieliście to wszystko na starej gospie. Wszystko przewieźliśmy stamtąd. No. Dlatego nam to 3 dni zajęło, bo wszystkiego naraz nie przewieźliśmy. No, no i tak, no już im to pokazałem. Więc tak. Trzeba coś... Trzeba ja skoczek jestem. Właśnie. A czemu no. Nie mogę tego otworzyć? Ja to chcę otworzyć. No to chodzi od tej strony. Nie, ja chcę od drugiej. Od tej, no, od tej. Mam dla ciebie niespodziankę, otwieraj. Tu jest dla ciebie niespodzianka. Już? Ja, ja za 2 dni mam urodziny, ale okej. Okay. Kurczę, zostawiłem otwarty bagażnik. Czekaj, ja go zamknę. Że to dla mnie? Że to dla ciebie. Są papiery i wszystko jest w środku. To dla mnie? Tak. Na urodziny, ale spóźniony wcześniej prezent na urodziny. Siadaj, jedziemy. Czekaj, to ja sobie tu usiądę. Zapal tam światła. Nie ma za nami? Nie ma na razie. Ale uważaj, bo to będzie dom. Renówka i... Otwieraj i golf bramę. Stoją tutaj sobie. No wyjeżdżaj. No i siadaj. No wyjeżdżaj, bo ja i tak muszę zamknąć. No dzisiaj będziemy... albo w sumie jeszcze tej okolicy nie znamy. No wiesz co... Widzisz, jakie mamy gospodarstwo teraz. I jest przy samej drodze, więc... Nie jest za fajne. Trzeba będzie zrobić wyścig. Brabus kontra BMW X7. Nie. Nie, nie, nie ma opcji. Uważaj! Widzę. Ja wiem, chłopie, jak to jest jeździć na pasażerzy. Ja wiem, że to jest, wiesz... Do tych kierowców... Prawie, że zatrzymasz na drodze, awaryjne same się włączają. Ty, mądra inteligencja. No nie jedź po poboczu! Czekaj. Kurde, awaryjne. Co robisz? Dwie paki? Nie! Nie, uważaj!
Uważaj! O, chociaż mamy stację na tym gospodarstwie. I w tym mieście. Dwie paki leci. Weź tu w lewo pojedź. O, tu była taka droga. Ja się tu chciałam zatrzymać. Tu nie wjeżdżaj, bo tu jest jakaś, wiesz... Teren prywatny. A, jeszcze jedna rzecz. Wiesz, gdzie żeśmy kupili sklep? Mniej więcej? No. No to możemy pokazać widzom, że mamy sklep nowy. Bo tamte sprzedaliśmy i wydaliśmy kasę. Ale działalność taka sama, ta nazwa firmy, to wszystko. Tak. Tylko po prostu przenieśliśmy w inne miejsce. Ty, ale fajna taka. Ude, ale awaryjne denerwują, ale w sumie to tam bezpieczeństwo. Tutaj masz przecież wszyscy ten monitor, jak tu będziesz mógł sobie ten ustawić wszystko pod siebie. Podobno o! W tych nowych autach jest jakiś ten silnik. Ej, pojdź tam do tyłu, do supermarketu. Dobra. A w tych nowych autach podobno jest taki silnik, że... Tutaj jest nasz sklep. Czekaj, daj mi powiedzieć. Podobno w tych nowych autach jest jakiś ten silnik taki, nie falstart, ten taki, że... O, że jak się zatrzymasz, to on ci gaśnie, jak naciśniesz gaz, to odpali. No to jest to, wiesz. No i gaz nacisnąłem i jest. Jak nie chcesz, to wyłączyć. I tutaj mamy Johna Deere'a. John Deere. Dobrze powiedział. John Deere'a mamy, ale to jest takie na wystawę tylko. No i takie mamy. Jedziemy. Tam sobie ktoś jeszcze powiesił jakiegoś pieniążka, zobacz. I sklepik. No. Traktorem. Prawo, lewo? Prawo. Tam widziałam taki groszek, supermarket. Tylko, że ty tak śmignąłeś, że... Uważaj! No! Co on, kurwa, zgas? A, to falstart. Miałeś szczęście, naprawdę. Nie, bo tu ludzie żyją jak pojebani na tej wiosce. No, widziałeś, jak on skręcił? O, tutaj, po prawej. Gruszka. To ja pójdę na zakupy. Ty idziesz. Zamykam cię. Dobra, to ty zakup. Ojojoj, jakie tu jest... Zakupy tylko... Klepy mają popsute. Dobra, dawaj, bo ja jadę jeździć. Jedziesz czy... Ja sobie z tyłu usiądę. Boisz się aż nie, tak? Idę do przodu. Stój! No, już. Prawo, lewo. Czekaj, ja mam Możemy pojechać na stację. Nie potrzeba. Kurde! Nie bój się. Nie, bo tu... Prawie żeś w niego wie... No, stój! Bo co ty robisz? Jeżdżę, się nacieszyć nie mogę. Jedź do domu, już! Odwieź mnie. Teraz będzie jakiś wypadek. Tu się mam zatrzymywać może przy każdym skrzyżowaniu. Tak. A wiesz dlaczego lubię się zatrzymać przy każdym skrzyżowaniu? No. Bo mogę zrobić to. No nie! Stój! Nie, stań! Stań! Stój! Ja wychodzę. Gdzie wychodzisz? To nie wiem. Idę do domu! Okej. Okay. A mnie tu, przez las. Kurde, ktoś mnie już trąbi. Albo do sklepu pójdę. Naszego. No to idź. Tam zobaczysz czarną BM. Dawaj, wsiadaj, jedziemy do domu. Ja jadę tym. Kurczę, kluczyki są tam. Wsiadaj. Ja jadę, kończę ten odcinek. Jedziesz ze mną, będę powoli jeździć. Stój. Jedź przez las. Włóż napęd na 4 koła. Przez las. Jest tu napęd, widzisz? Nie. Drive, Comfort, Eco. Ty masz Sport. Sport Plus. Mogę wyłączyć. Sport zaraz. Plus. Nie, tu w prawo. Nie, chcę zawieszenie zaraz poniższe. Kto ci kupił to auto?
Nie chcę nic mówić, ale ty. No! To jedź do tyłu i jedź przez las. Ja prosto jadę. No nie! Stój! 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 Nie jedź stój! Szybko, tylko stój! Stój, ja otwieram te drzwi. Stój, bo ci wywalę te drzwi zaraz. Stój! Stój! Musisz na skrzyżowaniu, widzisz, musisz stanąć. To ja stanę tu na ulicy. Musiał. Dobra, to se idź. Dobra, może nie będę faktycznie tak szalał, bo tu dwie paki po takiej ulicy to prawko zabiorą na pół roku. Ja sobie poczekam, aż bramę otworzy. No wkurwa mnie już ten układ, że się sam jakieś ten awaryjny włączają. Idzie ten typ? Dobra. Więc tak. Ja jestem zadowolony z prezentu. Co ty robisz? Zawracam. Dobra. Więc tak. To by było na tyle z tego odcinka. Chyba. Co za? No co? Ja do tyłu wsiądę sobie. Kurde. Dziwne te klamki. Wysiadasz, otwieraj te drzwi. No dobrze, ty byłeś akurat niedaleko. O, żeś wsiadł? No tak, gościu, bo rozwalisz mnie. Dobra, ja kończę ten odcinek. Ja widzę, że ty nie kierowca. To było na tyle z tego odcinka. Do następnego. Cześć.